Wiatr rozwiewa emisję i obniża rachunki za prąd. Rekompensaty dla energii elektrycznej nie muszą być przejadane. Dzisiaj energia wiatrowa na lądzie jest najtańszym źródłem wytwarzania energii elektrycznej w Europie i w Polsce. Tak jest, że każda energia dostarczona z wiatraków do systemu elektroenergetycznego wpływa na cenę energii, na cenę hurtową i obniża tę cenę. Dzieje się tak dlatego, że każda energia dostarczona z wiatraków powoduje, że inne jednostki produkcyjne o wyższym koszcie zmiennym w tym momencie nie produkują, czyli niejako są wypychane z rynku, zastępowane przez tańszą energię z wiatru. Polska ze względu na bardzo stabilny i przewidywalny wiatr ma jedne z najlepszych w Europie w ogóle warunki właśnie do lokalizacji farm wiatrowych w Europie. W przeciwieństwie do tego, co mówi wiele osób negatywnych nastawionych do branży, że ten wiatr jest słaby. Przygotowałem kilka slajdów, na których widzą Państwo między innymi przykłady firm znanych globalnych korporacji, takich jak Amazon, takich jak Microsoft, Google i tak dalej. No i skąd te firmy do tej pory kupowały energię elektryczną? No, w Polsce kupowały od PGE, od Energii, od Enei. Jaka to była energia? No taka, jaka jest w Polsce dostępna w miksie energetycznym, czyli powiedzmy, że 87% z paliw kopalnych i 13% z OZE, przybliżenie. Jednak, proszę Państwa, dla tych firm to się okazuje niewystarczające. Myślą w ten sposób, że oni nie mogą już korzystać z paliw kopalnych, że tego wymagają ich klienci przede wszystkim, ich pozycja na rynku, no jako wiadomo tych wiodących korporacji, które pozostają na samym szczycie, żeby kupować już energię inną, energię zieloną. Firma taka jak na przykład British Telecom albo Marks & Spencer czy Google, no ona być może nie zna się na produkcji energii i chciałaby korzystać właśnie z bezemisyjnych źródeł, ale nie produkować sam. Więc co może zrobić? Może przyjść bezpośrednio do producenta, już nie do energii, tylko bezpośrednio do producenta. Tu z nami jest pan prezes Hubert Kowalski z firmy VSB, właśnie z producenta energii z wiatru. Odbiorcy przemysłowi sami wyszli z inicjatywą, że chcieliby budować farmy wiatrowe lub też farmy fotowoltaiczne przy swoich zakładach po to, aby właśnie uwolnić się od tej pułapki cenowej. Pierwszą taką umowę podpisaliśmy w tym roku z Mercedes-Benz Manufacturing Poland. Jest to umowa na zasilenie w 100% zakładu silników samochodów fabryki Daimler w Jaworze. Jest to umowa typu corporate PPA, czyli umowa bezpośrednia na dostawę energii elektrycznej. Część odbiorców liczy na te słynne rekompensaty rządowe. No niestety musimy ich bardzo często uświadamiać, że odbiorcy na tak zwanym średnim poziomie zasilania, czyli w taryfach B, posiadający swój własny transformator, nie mogą liczyć na te dopłaty. No i to jest bardzo przykra niespodzianka dla nich. No więc staramy się tą informację łagodzić, tą informacją drugą, że z kolei mamy kontakt z farmami wiatrowymi, które oferują ceny kilkanaście złotych tańsze niż to jest możliwe teraz do uzyskania z energii czarnej, konwencjonalnej. W zamian za to, że podpiszą umowę długoterminową, jest to dla nich akceptowalne jak najbardziej. Tak? Szacujemy, że gdyby w polskim systemie pojawiło się o 2 gigawat więcej energii zainstalowanej w wietrze, to taka moc dostarczyłaby energię, która by spowodowała obniżenie ceny hurtowej o około 12 zł w przyszłym roku. Natomiast gdyby to było 4,5 gigawat, to obniżka ceny by wynosiła około 25-27 zł.